Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored, na start którego spróbujemy dostać się w pobliże tego amuletu. Ale jeszcze najpierw musimy przejść sobie górą, tylko tak. Z racji, iż raczej pistolet zaalarmuje kogokolwiek w najbliższym dystansie, użyjmy kuszy. Już jesteśmy na wrogim terytorium. Dobra. Mamy w takim razie naszą moc. Mam tylko szczerą nadzieję, że ci strażnicy będą przez nią traktowani jako faktycznie, normalnie jako wrogowie. No bo wolałbym jednak nie dowiedzieć się nagle, że są traktowani jako mechanizm po prostu bezpieczeństwa. Niestety, jeśli są, no to będę trochę w dupie. Dobra, mogę być wyżej w sumie? Chyba mogę. Mogę otworzyć, ale... Czy to nie ma nic ciekawego? Mogę czy nie mogę? Chyba jednak... Nie, nie mogę. Dobra, na razie jest spokój. A, puste miejsce za ścianami. Oho, pierwszy żołnierz. Oby jednakowoż był tylko i wyłącznie wystawką. Dobra, to nic innego nie widzę. Dobra, na wszelki wypadek manualny zapis poproszę. I quick save'a w sumie też. Dobra, mogę go zaatakować, no ale... Nie zamierzam. Kolejny żołnierz, ale nieaktywny. On ma dwaj. Ale są na razie nieaktywni, więc chyba nie stanowią zagrożenia. Co to tu jest? Numer 11. Ten. Numer 10. Kolejna dźwignia. Oczywiście nie ciągniemy za nią. No, otwórz, otwórz. O, chociaż może lepiej nie tykać. Może lepiej nie tykać. Okej, tutaj widać, że jest jakieś przejście. Pewnie bezpośrednio do labu, no ale oczywiście, żeby to zrobić, to musiałbym ciągnąć za wajchę, a tego robić nie chcę. Oh boy, to będzie ciekawe. Głównie przez to, żeby się tu nie pogubić po prostu. Dobra, to safe. Gdzie to? A patrzcie, jednak zwykłych ludzi też tu mamy. Tylko pytanie, czy to jest służba, czy strażnicy. Dźwignia. O Jezu, jak ja kocham bilard. Dla tych, którzy nie wiedzą, czyli pewnie dla większości oglądających, o ile nie wszystkich, ja mam strasznie lubię bilard. Jak będę mógł, jak sobie kiedyś ogarnę jakieś miejsce, to sobie po prostu pierdolę cały stół do bilarda, nie? W pokoju. Niby czemu by nie? Zasługuje na to. Nie, nie. Chyba jednak to jest tylko służba. Muszę też pamiętać, że ten amulet i runę mogę zawsze przyciągnięciem sobie zakosić. Kurczę. Dziwię się, że przy takich cenach facet każe nam czekać. Jest tylko jeden Kirin Jindosh. Może sobie zażądać, ile mu się spodoba.
Poza tym stać cię na to, by zapłacić za niejednego mechanicznego żołnierza. Wiem, że twoja fortuna się podwoiła. Dobra, quick save. Kiedy Duke przejął kopalnię srebra. Niższe pensje, to większe. Czekam. Halo? Co to miało być? Miałaś złapać to, co miał przy sobie. Przejął kopalnię srebra. Niższe pensje to większe zyski. Ale to mój czas jest tu cenny. Nie przywykłam do czekania. Aha, nie da się. Ja też nie. Kiedy ostatni raz ktoś kazał mi czekać na cokolwiek dłużej niż godzinę? Nie pamiętam. To niemal ekscytujące. To ilu jest tych mechanicznych żołnierzy? O ile pamiętam, są numerowani. Zgadza się. 36, 46, tak czy inaczej bardzo niewielu. Wszyscy w Garden Club pozielenieją z zazdrości. Okej. To teraz dobra, jakie mam kurde tam zejść? Żeby tego nie zauważyli. Znaczy wiadomo, zawsze istnieje domino, nie? Na przykład strzałka usypiająca. No w sumie dobra. Wyłączmy to, że mogę lepiej przycelować. Nie, nie serce. Strzałka. No! Strzałka mówię. Dobra. Cyk. Co on tu ma? Zaproszenie od Jindosha i trochę kasy. Czyli krótko mówiąc pierdoły. Ich zostawmy poza zasięgiem widzenia. Chociaż w sumie dopóki czegokolwiek tu chyba nie ruszę, no to raczej nie ma to większego znaczenia, jak to zostawię. Niesamowici mechaniczni żołnierze. 23 rozdział jakiejś książki, chyba jakiejś autobiografii Jindosha. Tak mi się wydaje. Śpi? Śpi, okej. Okay. Dobra, dwa razy nie popełnię tego samego błędu. I go lepiej zabiorę stąd teraz. Teraz je przytomnym też sobie chłopak trochę pośpi. O, krwiokzy! Intrygujące. Jest sam? Czy z kimś? Chyba sam. Tak, jest sam. Dobra, ale w ostatniej chwili chyba teraz działałem. Kranów niestety, przy których muszę sobie za darmo zregenerować tego. Dobra, to jest zwykły amulet. Gdzie jest czarny amulet? Czarny jest gdzieś tam. No ale niestety, poza moim zasięgiem. Jest winda. Jest panel. Czym on steruje? Do czego ten Jindosh nas potrzebuje? Nikt tu nie przychodzi. Poważnie, czym to steruje? Alarmem? Zobaczę jeszcze w tym miesiącu. Wygląda, jakby to alarmem sterowało. Okej. Łyka Darmajer. Zawsze się przyda. Rozglądam się w ogóle też za obrazami jakimiś, nie? Ale... Co? Oj, blisko było.
No ich tu jest. Uno. Dos. Myślisz, że to coś widzi, co robimy? Nie. Gdy są w tym stanie, nie widzą nic. Ale nie są głusi. Obudzą się, gdy usłyszą hałas, albo gdy rozpocznie się walka. To dość przerażające. Muszę mocno się starać, by ich ignorować. Dla mnie to nawet ekscytujące, jakby ktoś mnie obserwował, ale nie do końca. Okej, okay, warto wiedzieć. Czyli nie mogę blisko nich też biegać. Kurde, za daleko są. Zerwało się połączenie. Czemu nie przeszkadza? Kolejna wajcha. Mogę to otworzyć? Mogę, ale to jest... Aktualnie jest to przejście donikąd, więc mogę to zostawić. Czy tu jest coś cennego? Nie widzę. Dobra. Idziemy. O, nice, mapka. To mi się podoba. Okej. Okay. Gdzie ja w sumie się znajduję? W tym miejscu. Dobra. Ten raczej szybko tu nie przyjdzie. Ale na wszelki... Cześć, nie, dobra, nie, bo i tak by będzie widział przez to. Dobra, zobaczmy. Ja jestem tutaj. Obok dwójki, czyli obok strefy dla odwiedzających. Pierwsza winda. Ale pytanie, czy jak ja użyję windy, to czy nie ściągnę na siebie niechcianej uwagi? Laboratorium to jest piątka, jedynka to jest atrium. O, jeszcze jest siódemka, druga winda. Okej, okay, dobra, czyli widzę, laboratorium zawsze jest jakby... Laboratorium jest jakby sercem tej posiadłości. Dobra, czekajcie, muszę się... Muszę se dupsko poprawić na fotelu, bo kurwa, wygodnie mi się siedzi. Herbata jak na złość się skończyła. Dobra, trochę lepiej. Czyli zobaczmy jeszcze raz. Nieważne, które piętro, zawsze... Czy dobra. Drugie, pierwsze i minus jeden, czy taka powiedzmy piwnica, to jest... ten. To są piętra, które jakby dookoła laboratorium się po prostu pojawiają. I piątka to jest... Czyli trójka to jest... Osobne tylko dla laboratorium. Zakładam, że taka jest teraz, czyli w domyśle. Dobra. Nie biegaj, pamiętaj. Nie biegaj, ani nie rób zamieszania wokół żołnierzy. Coś się tam chyba ruszyło. A wydaje ci się. No ma w ogóle to oznaczenie dalej na sobie. Uwagi tego. W ogóle, czy ja mogę tak mówić? Nie zwróciło to uwagi tego żołnierza? Skoro to jest maszyna? To ma jakiś sens? Już do poczekalni potrzebuję. Chodź, chodź. Uff, dobra, jestem za daleko chyba, żeby to jakikolwiek miał dla niego znaczenie, ale w sumie może mogę też to zostawić, myślę. Bez problemów. Urwisko. Amulet jest... No jakby tu, tylko jeszcze piętro niżej. O! No, proszę bardzo, na szczęście nie potrzebuję klucza. Mogę po prostu tutaj wejść. Co tu mamy? A, to jest to miejsce! Dobra. Miejsce już mi znane, krótko mówiąc. I tutaj, pode mną, przy trupie jest kościany amulet. Czyli muszę chyba skorzystać z windy, na to wychodzi. Mogę zagrać na harfie.
Dobra, szybki zapis na wszelki wypadek. Wynalazcy nie są normalnymi ludźmi. Wyobraź sobie któregoś z nich jako dziecko. Okej. Nie zwróciło to uwagi, podoba mi się to. Nie używać windy pomiędzy 3 i 7. Potrzebuję 4 godzin, moich 4 godzin stu. Okej. Ładnie, winda akurat jeszcze znowu. Zobaczmy. Jesteśmy teraz przy gościach. Dwójka to jest coś prywatnego i na minus 1 sobie zjedziemy. Czyli to jest ta chyba... Zobaczmy mapkę. To jest ta winda numer... Zobaczmy. To jest ta winda chyba przy numerze... Tak, przy numerze 6. Nie, czekaj, nie, daj mi tę mapę jeszcze raz. Pokażmy to. Czy jestem w stanie z tej windy jakoś się... Zobaczmy. Mogę zjechać... Tak, mogę na minus 1 zjechać i dojść do 7 i od razu być już przy Jindoshu. Czyli w teorii jestem już w stanie powoli dostać się do naszego celu. Ale niestety nie znam nadal sposobu na pozbycie się go tak, aby go nie... Jakiś odgłos. Aby go nie zabić. No dobra, nieważne. No dobra. Nie podoba mi się to. Co to lepiej się rozejrzę. Uff, dobra. Rozejrzyjmy się. Mam szczerze, że też nie widzi jako wykrycie, nie? Ale wiecie co? Dla pewności. To się nie powinno liczyć jako wykrycie, ale dla czystej po prostu pewności. Lepiej to tak. Ale w sumie nawet nie muszę wzywać tej windy, że mogę tutaj po prostu wejść na górę. Położyć płas i zejść normalnie do tej windy. Któregoś dnia zbiorę się i wyjadę z miasta. Tak względnie normalnie. Dobra. Mogę stąd zlinkować? Płas. Głos. Czy jakiś trzeci by się znalazł jeszcze? No, are you serious? Czemu mi się ten skok zepsuł? No chciałem na niego zeskoczyć, kurde. Graniczni żołnierze, ruchome ściany. A większość ludzi cieszy się tylko, że ma pracę. Dawaj, trzymać go w zasięgu. Dobra, jeśli... Okej, nie są sami. To jest, ale ja tutaj zostałem. Tutaj? No musiałem się odezwać. To się oczywiście liczy jako wykrycie. 1, znalazła ciało. 2, zobaczyła mnie bezpośrednio. Ale było blisko. Chciał mieć powybijany zębów, nie powinien był otwierać gęby. Ci wynalazcy nie są normalnymi ludźmi. Miejsce strzałki zaczęło. Dlaczego ten Jindosh nas potrzebuje? Nikt tu nie przychodzi. To tego muszę w takim razie pogłuszyć. Muszę poczekać, aż ten wejdzie w drugą stronę. Właśnie. Chodź tu. Żeby tamten nie działa. Tam
ktoś stoi za ścianą. No dobra, w sumie jak ich tutaj zostawię, to na pewno ich nie zobaczę. Były tak bardziej w kąt i tajmy. Jeszcze pewność. Kolejny zapis, proszę. Dobra, amulet jest teraz piętro wyżej. Jak na złość. Tutaj wyłączyć wszystkie magnetyczne i mechaniczne urządzenia w trakcie, gdy... Jak to było przetłumaczone? Czwórka... Gdy komnata ewaluacyjna jest w użyciu, nic nie może zakłócać mych delikatnych kalibracji. Okej. Okay. O, tu jest Sokołow! O kurde. Jest Sokołow. I mamy żołnierza. Co? Kto tam? Nie ma wątpliwości. Dobra, nie ma bata, nie udałoby mi się tego użyć. Ale mam zapis na szczęście, więc mogę się cofnąć. No. Schowani. Dobra, jest jakaś coś innego bliżej? Dobra, poznasz ten amulet. Ten amulet jest bliżej. Bo czarny jest tutaj, tak. Dobra, ej, w sumie jeśli ja mogę zbić tę szybę, to raczej łatwo jest zrobić tego żołnierza w konia. Podchodzimy nad Sokołowa, zbijamy szybę, zabieramy go i koniec. Co? Skąd się tu wzięły te szczury? Żyją sobie. Mam full wogę pocisku? Nie, jeszcze nie. A nie tak, mam! Kurwie, to aż dziwne, że ja mam tylko 20 pocisków. Kurwie, masz kurwa 30 w poprzedniej części. Kolejna wajcha, której oczywiście nie tykamy. Dobra, tu jej raczej też nikt nie zauważy, że tu jest. A to jest fajne, bo ja na przykład mogę nawet mogę im zabierać te pistolety, nawet jeśli nie chcę finali tych pocisków. Po prostu zabieram im pistolet, żeby byli słabsi w walce wtedy, nie? Dobra. Ściana. Dobra, czy mogę to tak ściągnąć? Dobra, prawdopodobnie to niestety zrobi nie do końca to, co chciałbym, żeby zrobiło. Okej, okay, test. Pierwsze, czy to obrócę? Nie. Niestety nie. Czytaj ostatni zapis. Ale ta ściana nie jest tak jakby na całość. Pytanie, czy mogę to po prostu się przez to prześlizgnąć? Też nie. Dobra. Czyli... Niestety, ściany w żaden sposób nie da się ominąć. Nawet jeśli leciutko... Jeśli jest leciutko nad ziemią. Razem się losuje. Zdrowotny blask. Korzystanie z mrocznego wzroku odnawia zdrowie. Też dobre. Nawet fajne do kombosa. Poświęćmy teraz tak. Poświęćmy apetyt blask. Dobra, to... A to mogę po prostu dla kości poświęcić, bo to jest mi zbędne. Przyciąganie jest ciche i dyskretne, daleki chwyt, że więcej mamy.
to dalej chcę mieć, bo to ogólnie jest spoko, tylko potrzebuję dobrej synergii. Mniejsze od upadków. Dobra, w sumie z tego też mogę zrezygnować. Czy tak mi to niepotrzebne. Spróbujmy teraz stworzyć kościan amulet o czterech cechach. Dajmy tutaj właśnie tak. Zdrowotny blask. Apetyt. A czekaj, Jezu, przecież ja nie mam tych. Nie mam tej umiejętności tutaj dalej odblokowanej. Więc tak, anuluj. Ale ty właśnie, czy ja mogę poświęcić swoje amulety? Mogę. Okej, wykorzystałem na zrobienie tego 6 kości, a odzyskam 5, więc stratny nie jestem. Aż tak. Czyli tutaj jak stworzę za 3, to dostaję 2. Okej, czyli ogólnie jest spoko. Nie jestem stratny na tym tworzeniu przynajmniej. Nie aż tak oczywiście. Zakon wyrocznie podzielony. O, tu oczywiście Korwo mógł sobie bardzo ładnie przeniknąć przez tego. No problemo. To jest na łóżku. Dobra, test. Czy ja mogę zbić tę szybę? O! Nie mogę! Okej, to gorzej. A czy mogę to wysadzić? Też nie. Okej. Zabezpieczyli się, widzę. Na wypadek czegoś takiego. To wiadomo, tutaj Korwo miałby o wiele prościej, no bo po prostu zatrzymałby czas i by tego strażnika wyminął. Ja niestety nie mam takich. Czemu cię być jako Lili teraz? Jezu, nie mam pojęcia, skądś też z Lili ukoiło. Jako Emily. Co może z tego nie zrobić? Jako Emily nie mamy takich dobrobytów, jak właśnie zakrzywienie czasu. No kuźwa, wejdź. Wejdź, powiedziałem. To jest ten trup? Tak. Okej. Full. Ostatnie słowa. Do osoby, która to znajdzie, jestem w potrzasku. Doskonale wiem, co czujesz. Widzisz, są to bowiem moje ostatnie słowa. Znalazłem miejsce z dala od łap tych potworów, ale co z tego? Nie mam jedzenia, wody, zaczynam słabnąć. Jeśli była szansa na ucieczkę, to ją przegapiłem. Nawet pisanie tej notatki wysysa ze mnie resztki sił. Myślałem, że potrafię pokonać tę maszynę, ten straszliwy dom. To coś, co zbudował Ginosz. To ja jednak zostałem pokonany. Gdybym tylko pomyślał, by wziąć wodę lub kromkę chleba. Zżegnam się więc z tobą, mój lekkomyślny przyjacielu. Ty pewnie też tu zginiesz. Przykro mi. Jeśli stanę się duchem, spróbuję ci pomóc. W innym wypadku życzę po prostu powodzenia. Stanisław Shepherd, żongler, magik, złodziej, samochwała i bez wątpienia głupiec. Ślizgacz. Co to daje? Szybkość ślizgu nieco zwiększona. W sumie nie takie złe. Dobra, poświęćmy to od razu. Będziemy mieli jakieś fajne kombo potem. No, tego typa nie ma co przenosić niestety. Fajna notka od Dziendosza. Nie mopować podłóg, czy tam nie myć podłóg, kiedy pylon jest aktywny. Niezależnie czy rozumiesz przewodnictwo czy nie, no ale no fakt, no mycie podłogi podczas gdy pylon elektryczny jest aktywny, no to jest skrajny idiot. Dobra, co ja tu wyłączyłem teraz? Dobre pytanie, no bo to jest znowu ta miejscówka, nie? No. No Emily, wejdziesz tu czy nie? No, czemu ona tu nie chce wejść? Dobra, sorry, to było co najmniej dziwne. Chodzą po korytarzach, gadają głosem Dziendosza. Nigdy nie śpią, aż człowieka dreszcze przechodzą. Okej,
tyłem. Tak, to jest druga strona. Okej. To jest pod tą wodą w sumie? Jakieś przejście może? Tu jest szóstka. Czwórka to jest ta komnata ewaluacyjna. Jest siódemka, ale oczywiście siódemka na złość musi być za ścianą światła. Przez co nie jestem w stanie tego odtegować. Ja się znajduję teraz naprzeciwko szóstki z tej strony. To w tej wodzie to raczej niczego nie ma, tak mi się wydaje. Nie ma sensu tam skakać. Trochę jedzenia bym chciał uzupełnić zdrowie. To chyba tyle. Jest krany, bym chciał uzupełnić mamę. Ale tutaj mam akurat full. Złodziej. Ja tu mam szczęście. No, nie ma co tam iść w ogóle. No, nie czasu. Oczywiście nie przeleca. Będę oczywiście nie wiem, co boli mnie bardziej. Stopy czy szyja? Dobra, zobaczmy z dwójki, z drugiego piętra. Co tu mamy? Pokoje prywatne przy trójce. Okej, to jest bardzo blisko atrium od drugiej strony. O, ale też jest dojście do... Też jest z trójki dojście do laboratorium. Dobra. To spróbujmy się przejechać windą. Tylko może dla bezpieczeństwa... Wejdźmy sobie tutaj. Jeszcze on się kiedyś zainteresuje. No, wyłaś. Wyłaś! Chyba jeden typ, ale było chyba... Były dwa znaczniki. O, opowiadała. A to o. Teraz. Gdy tylko nadarzy się okazja, poproszę o przeniesienie do Wielkiego Pałacu. Bo niby czemu by nie? Zasługuję na to. Jest! Udało się! Uff, Jezu, ale jak było blisko. Proszę tu ze mną. Mogę zbiornik strony tutaj doładować. Bym potrzebował, no ale nie potrzebuję. Dobra, w sumie zostawmy ich tak tutaj może za ścianą. Widać nogi niestety. Chociaż pytanie, czy oni tutaj są? Spokojnie, tu się nic nie dzieje. Overkill z tą formułą, no ale można ją zostawić. Wiadomo, wszystko słyszy ten strażnik, czyli jeśli będę głośno, no to... Będą problemy. Dopóki jestem cicho, to jest spokój. Dobra, stawię sobie to jedno otwarte. Aby wiedzieć, że w razie W mogę coś tu wziąć. Ty właśnie, przetestujemy właśnie te ich słowa. Metronomem. Cyk. Dobra, coś tu jeszcze do wzięcia. Widzę. Tutaj też. Chyba pusto. Tak. Dobra. Tutaj też nic cennego nie widzę. Dobra. Szybki zapis. No i ustawmy metronom. Zobaczmy, czy się aktywuje ten strażnik. Nie, czyli to chyba za mały hałas był. Zobaczmy flaszkę. Wrzucimy. Czy to go obudzi? Ten komunikat wskazuje, że maszyna się budzi. Jap, dobra, czyli tak, faktycznie. Nie widzą, ale słyszą. Czyli trzeba cicho się przemieszczać. Najlepiej niczego przypadkiem nie pierdolnąć po drodze.
tego nie wezmę. No i dobra, w sumie tu jest tylko i wyłącznie ten mechaniczny straż, więc dopóki nie będzie hałasu, no to on też niczego, żadnej interwencji tutaj raczej nie ogarnie. Kolejny strażnik. Ten czarny kościan amulet. Kurde, nie ma jakiegoś zejścia tutaj niżej. To na pewno nie jest laboratorium. Laboratorium pewnie jest na samej górze właśnie, jaka ta trójka. Czyli niestety... Zastosowanie Sokołowa, czyli niestety potrzebuje tego. Potrzebuje dostać się za tą ścianę jakoś. Albo do windy. Moje próby dostrojenia maszyny do elektrowstrząsu nie przynoszą na razie rezultatów. Niszczenie co bardziej niepożądanych elementów osobowości obiektu doświadczalnego, takich jak siła woli, przy jednoczesnym zachowaniu jego zdolności poznawczych i kreatywności, okazuje się mrzonką. Zamiast tego moja maszyna sprawia, że ludzie zaczynają gaworzyć niczym małe dzieci, co jest przeciwieństwem efektu, jaki muszę uzyskać w przypadku Sokołowa. O, czyżby to był ten sposób niekrwawy? Cóż to za okrucieństwo. Mm-hmm. Może dzięki tej maszynie twoja śmierć nie będzie konieczna, Jindosh. Jindosh stworzył maszynę do elektrowstrząsu, która osłabia pamięć i zdolności poznawcze. Umieścił ją gdzieś w labie. No, to będzie bardzo okrutne. Ale patrzcie, my go nie zabijamy, ale właśnie tak w teorii, czy w przypadku Jindosha, to co my mu teraz chcemy zafundować, czyli praktycznie chyba wymazanie w ogóle jego intelektu, czy to nie jest dla niego los gorszy niż śmierć? Kawał drogi w dół. Co ty nie powiesz? To nie ma bata, żebym jakoś mógł tutaj wejść. Lab jest gdzieś tam, z Jindoshem. Runa jest tutaj, amulet. Amulet jest tam. Boli mnie to jak cholera, że nie mogę tego amuletu zdobyć teraz. Już do poziomu konserwacyjnego. O, ale to jest chyba ta winda, o której myślę. Chciałbym wysadzić teraz te drzwi, ale nie wiem. No patrz, nawet widzę, że granaty kurde dają, żebym mógł to zrobić, nie? Ale kurde, wolę chyba sobie to odpuścić. Zobaczę, może uda nam się znaleźć faktycznie teraz. Au. Może uda się tam znaleźć faktycznie ten. O! 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 Proszę. Winda bez tego. No kurwa! Chyba się nie spodziewałem. Winda bez dziury. Dzięki, który można przywołać. Ale mamy tutaj naszą... Co? Nie! Nie, fuck, nie, gdzie jest autozapis? Dobra, trudno, biorę to na klatę. Chciałem to deaktywować, a nie przerobić. Czemu nie mogę tego klucza zabrać z powrotem? Myślę, że to wybuchnie, ale na szczęście. No ale patrzcie, no tu mamy, na bank. Tam wchodzimy, tu wychodzimy szczurem jako korwo wtedy, nie? Ból. Tu. A Jezu, bo... Ach, czekaj, tu jest przejście, już dobra. I patrzcie. Dwójka main laboratory, 3 office, 3 biuro. Dobra, mamy tu zapisy, to zobaczmy najpierw laboratorium. Poniekąd miejsce, gdzie i tak muszę się udać, nie? Runa.
Co i pusto? To pewnie pracownia Jindosha. A na górze jest. W tym biurze pewnie, które się znajduje. No, dobra, powiedzmy, że to piętro wyżej. Nie przesłyszał mi się, nie? Słyszałem takie klikanie. Jindosh. Jest wyjście. Pociągnę wajchę, to mam oczywiście od razu przejście tutaj. To kwestia czasu. No oczywiście. Maszyna znajduje się w stanie niepewności. Nie może być za łatwo, co nie? Ale dobra, bo to jest, myślę, dobry moment, żeby odcinek zakończyć, tak? Wiem, trochę jak Polsat teraz ogarnę. Ale no niestety nie mam teraz dobrego pomysłu, jak tu wejść, żeby zabrać Jindosha momentalnie. I nie mieć problemów z tymi strażnikami, bo przypominam, jeśli chcę dostać status ducha, to nie mogę nawet tych strażników tknąć. Czyli najlepszy sposób to wejść tutaj, Jindosha uśpić, zabrać go stamtąd i ogarnąć ten wyczyszczenie umysłu. Tylko to też pewnie jakoś tutaj trzeba przez te konfiguracje stegować. No przynajmniej tak strzelam, ale to się jeszcze dowiemy. Ale mówię, to dopiero w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored 2, w którym powrócimy na wręgę, już myślę, z Sokołowem. Na razie. Cześć.